Dzień dobry, kochani. Tak jak wcześniej ostrzegała nasza grupa, nad Warszawą rozbudowała się potężna superkomórka burzowa. Załamanie pogody jest już doskonale widoczne w Pruszkowie. Intensywne opady deszczu utrudniają mi wyjazd ze stolicy, ale nie poddaję się. Jadę zarejestrować to fascynujące zjawisko. Jestem już w Pruszkowie, ale po rzekomym leju nie ma najmniejszego śladu. Mamy tutaj potężną burzę. Muszę znaleźć jakieś bezpieczne miejsce do zaparkowania. Poczekajcie. O Boże, jaki potężny grzmot! Dosłownie obok mnie! Całe auto się trzęsie! Mam nadzieję, że nagram skutki uderzenia w tej relacji. O cholera, coś białego leci w moim kierunku! Dobry Boże, to duch! Syczy, jest bardzo jasny. Pomocy, niech mi ktoś pomoże, to śmierdzi siarką. Jezu Chryste, wleciało do auta. Pomocy! Promienie słońca grzeją tak intensywnie, że człowiek traci koncentrację. Słupki rtęci zaczynają wskazywać takie temperatury, że aż szukasz w pamięci momentów, kiedy w historii było aż tak gorąco. Tak wygląda w zasadzie każde lato w Polsce, które z każdym rokiem jest coraz bardziej upalne. W pewnym momencie, kiedy czujesz się niczym w piekarniku, coś się zmienia. Zauważasz chmury coraz ciemniejsze i masywniejsze. Nagle dostrzegasz blady, szybki błysk, któremu po chwili towarzyszy potężny grzmot. Od tego momentu mija kilka sekund i z nieba rozwiązuje się jakiś niewidzialny worek, który wypuszcza hektolitry deszczu, który przynosi ulgę, ale trzeba uciekać do domu. Błyski stają się coraz częstsze i towarzyszą im wciąż przerażające grzmoty. Myślisz, że w domu bezpiecznie przetrwasz oberwanie chmury, ale nie jesteś sam. Obok ciebie jest tajemnicze białe światło, do złudzenia wyglądające jak błyskawica. Ale jest małe, okrągłe, czujesz jego obecność i powoli leci ku tobie. Czy to scenariusz bajki dla niegrzecznych dzieci? Nie. To coś, co może spotkać każdego z nas. Krzyk Horror Podcast. Dzisiejszy odcinek Krzyk Horror Podcast poświęcam zjawisku, które przez wiele lat uważane było za wymysł bujnej wyobraźni człowieka. Naukowcy długo nie mogli w nie uwierzyć, ale w ostatnich latach znaleziono potwierdzenie jego istnienia. Chodzi o pioruny kuliste. Coś, co jednych fascynuje, a innych potrafi przyprawić o paniczny strach. Jeżeli należysz do grona osób, które czują niepokój, kiedy za oknem słychać grzmoty i widać oślepiające błyski rozrywające niebo, ten odcinek powstał specjalnie dla ciebie. Kiedy nagrywam ten program, to sezon na burze trwa w najlepsze. W związku z tym postanowiłem zbadać jeden element związany z burzami, który wciąż budzi spore kontrowersje. Bo o ile tradycyjne pioruny ludzkość zna od zarania dziejów, to o piorunach kulistych dyskusje akademickie trwają niezbyt długo. Ba, wielu naukowców w zasadzie do dziś ma problem z uznaniem tego zjawiska. Nic dziwnego, ponieważ w 2024 roku mija 10 lat od momentu pierwszego naukowego udokumentowania istnienia tego zjawiska. Czy to oznacza, że pioruny kuliste to jakaś nowa moda? Niekoniecznie. Świadków i historii o tym było zawsze całkiem sporo, ale wciąż brakowało rzetelnych źródeł. Co do burz i wyładowań atmosferycznych, wiedzę mamy już dość sporą. Zjawiska te na stałe zapisały się w naszej kulturze, a nawet religii. Przecież najważniejszy bóg w mitologii greckiej, Zeus, jako jeden ze swoich atrybutów miał właśnie piorun, nad którym panował, czego zazdrościło mu wielu śmiertelników. Pioruny otrzymał od cyklopów, którzy wykuli specjalnie właśnie dla Zeusa gromy i błyskawice. A ta broń była niezbędna do walki z Kronosem. Umiejętności kontroli burz bogowi z Olimpu zazdrościmy do dziś, bo o ile potrafimy się dość dobrze ochronić przed wyładowaniami atmosferycznymi, to idealnie kontrolować ich nie jesteśmy w stanie. Ale zacznijmy od podstawowego pytania. Skąd się w ogóle biorą burze?
W największym encyklopedycznym skrócie, burza to zjawisko meteorologiczne, które jest związane z intensywnym rozwojem chmur o strukturze pionowej. Chodzi o kumulonimbusy. Bardzo często burzą towarzyszą intensywne opady deszczu, zazwyczaj, bo i zdarzają się opady gradu czy nawet śniegu. A i skoro mowa o tym zjawisku, to i bardzo często towarzyszą mu wcześniej wspominane pioruny. Burze tworzą się, gdy ciepłe i wilgotne powietrze przy powierzchni Ziemi gwałtownie unosi się do góry, napotykając chłodniejsze warstwy atmosfery. Ten proces nazywamy konwekcją. Ciepłe powietrze, będąc lżejszym, wznosi się, tworząc prądy wstępujące. W miarę wznoszenia się coraz wyżej, powietrze ochładza się i rozszerza, co prowadzi do kondensacji pary wodnej i formowania się dobrze znanych, szarych i groźnie wyglądających chmur. Chmury burzowe, czyli właśnie kumulonimbusy, mogą osiągać imponujące rozmiary, nawet do 15 km wysokości. W ich wnętrzu zachodzą skomplikowane procesy fizyczne, bo gdy temperatura w górnych partiach chmury spada poniżej zera, kropelki wody zaczynają zamarzać. Zderzenia kryształków lodu i przechodzących kropelek wody prowadzą do separacji ładunków elektrycznych. Górna część chmury gromadzi ładunki dodatnie, podczas gdy dolna ujemne. Kiedy różnica potencjałów pomiędzy tymi obszarami staje się wystarczająco duża, dochodzi do wyładowania elektrycznego, czyli błyskawicy. Temperatura wyładowania może osiągać nawet do 30 tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje gwałtowne rozszerzenie się powietrza i powstanie fali uderzeniowej, którą słyszymy jako grzmot. Burze bardzo często towarzyszą frontom atmosferycznym, szczególnie tym chłodnym, gdzie dochodzi do zderzenia mas powietrza o różnych właściwościach. Mogą one też powstawać w wyniku silnego nagrzania powierzchni Ziemi w ciepłe dni, co prowadzi później do intensywnej konwekcji. To tyle, jeżeli chodzi o teorię dotyczącą tradycyjnych zjawisk atmosferycznych, gdzie w ramach burz pojawiają się także pioruny. A jak to wygląda w przypadku piorunów kulistych? No cóż... Tutaj jednoznaczna teoria na ten temat jest trudna do przedstawienia, ale postaram się. Piorun kulisty to również zjawisko meteorologiczne, które często, ale nie zawsze towarzyszy tradycyjnym piorunom. Jest tutaj jednak kilka znaczących różnic. Choć faktycznie kojarzymy go z burzami, to obserwowane zjawisko trwa znacznie dłużej niż ułamek sekundy, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnej błyskawicy. Inna sprawa to też kształt piorunów kulistych. Wyglądem przypominają one świetlistą kulę o średnicy od kilku centymetrów, czasami do kilku metrów. Kolor może być identyczny jak zwykłej błyskawicy, ale czasem może być jasno-pomarańczowy, czerwony lub na przykład niebieski. Zjawisku temu towarzyszą też dziwne odgłosy. Nie mówię tutaj o silnych grzmotach, ale raczej o syczeniu czy nawet groźnym warczeniu. Kolejną nietypową cechą piorunów kulistych, która wśród świadków budzi przerażenie, to zachowanie tego czegoś. Obserwatorzy relacjonują, że poruszają się one niezależnie, często wbrew siłom wiatru i mogą przenikać przez szczeliny w budynkach. Zdarzały się sytuacje, że wiązka jasnego światła dostawała się do domów na przykład przez komin albo otwarte okno. Później, jak to wiele osób relacjonowało, poruszało się to coś po domu, niczym inteligentna istota. To nie koniec dziwnych tłumaczeń i obserwacji związanych z tym zjawiskiem. Wielokrotnie zdarzało się, że świadkowie początkowo sądzili, że piorun kulisty jest wirem podobnym do tornad czy też trąb powietrznych. A od jak dawna mamy do czynienia z piorunami kulistymi? Tak jak już Ci wcześniej powiedziałem, obserwacje potwierdzone naukowo to dość świeża sprawa. Wcześniejsze doniesienia pochodziły od świadków, którzy widzieli to na własne oczy, ale nie byli w stanie nagrać czy sfotografować tego, co ujrzeli. Póki co najwcześniejszy opis pioruna kulistego pochodzi najprawdopodobniej ze średniowiecznej Anglii. Jak donosi BBC, naukowcy z Uniwersytetu Durham odkryli pierwsze zapiski, które mogą potwierdzać właśnie to zjawisko. Z dokumentów wynika, że piorun kulisty najprawdopodobniej po raz pierwszy opisano 750 lat temu. Mnich Gervasy z benedyktyńskiego opactwa w Canterbury już w XII wieku zanotował coś takiego. Cudowny znak stąpił niedaleko Londynu 7 czerwca 1191 roku. Następnie opisał on gęstą i ciemną chmurę, emitującą białą substancję, która urosła do kulistego kształtu pod chmurą, z której ognista kula spadła w kierunku rzeki.
Profesorzy Brian Tanner oraz Gilles Jasper z Uniwersytetu Durham powiązali to zjawisko z piorunem kulistym po porównaniu tekstu ze średniowiecznej kroniki Gerwazego z historycznymi i współczesnymi relacjami o piorunach kulistych. Badacze stwierdzili, że XII-wieczny opis wręcz idealnie odpowiada współczesnym relacjom o piorunie kulistym. Uczeni z Wielkiej Brytanii zbadali też wiarygodność zapisków XII-wiecznego mnicha. Głównym tematem pism Gerwazego było opactwo katedry Canterbury, jego spory z sąsiednimi domami zakonnymi i arcybiskupem, a także kronika działań króla oraz szlachty. Zdarzało się jednak, że Gerwazy w swoich pismach poświęcał dość sporo miejsca zjawiskom przyrodniczym. Interesowały go gwiazdy, powodzie, głód czy trzęsienia ziemi. Dość szerokie spektrum, jak na takiego kronikarza. Mediolan, czerwiec, 1841 rok. Lorenzo Butti, malarz marynistyczny, pracujący na austriackim dworze, przebywał w centrum Mediolanu. Wtedy to usłyszał głośne krzyki przerażenia, a być może ekscytacji. Początkowo był przekonany, że to przez silną burzę, która właśnie się rozpętała nad miastem. Jednak to, co ujrzał na ulicy, zszokowało go. Butti wyjrzał przez okno, gdy zauważył ludzi, którzy biegli w deszczu, uciekając przed czerwonawo-żółtą kulą ognia. Kula ta poruszała się na wysokości okien drugiego piętra, uniosła się w pewnym momencie wyżej, a następnie eksplodowała przy krzyżu na wieży kościoła z głuchym hukiem. Artysta opisał swoje doświadczenie w liście do znajomego fizyka Arago. Doniesienia te odkryliśmy jednak dopiero przypadkiem w XX wieku, ale jest to kolejny dowód na to, że w przeszłości zjawiska podobne do piorunów kulistych były zauważalne w różnych miejscach na świecie. I po części, na szczęście, pozostały po nich skromne wzmianki. Charles Marsh, profesor paleontologii na Uniwersytecie Yale i prezes Narodowej Akademii Nauk w Stanach Zjednoczonych, 23 lipca 1878 roku znajdował się na pokładzie dużego jachtu w porcie w Southampton w Wielkiej Brytanii, kiedy to rozpętała się burza. Uwagę profesora zwróciło światło schodzące z fok masztu. To światło było kulą ognia o delikatnym, różowym kolorze w kształcie gruszki z większym końcem na dole i wydawało się mieć 10 lub 13 cm średnicy oraz 15, może do 20 cm długości, relacjonował naukowiec. Obiekt uderzył w pokład z eksplozją, która powaliła oficera. Najwyraźniej dostał się przez wentylator żaglowy do kambuz, gdzie wyrwał dużą blaszaną patelnię z rąk kucharza i przewrócił rzeczy, ale nie spowodował większych szkód. Świadkowie z załogi byli wstrząśnięci, ale wszyscy pozostali bez obrażeń. Marsh dodał, że zaobserwowano w czasie tego zjawiska również silny zapach, podobny do ozonu. Później profesor napisał raport z tego zdarzenia do czasopisma Nature w 1895 roku. Ciekawy przypadek związany z piorunami kulistymi odnotowano również w Wiedniu. Wilhelm von Heidinger, geolog, członek Cesarskiej Akademii Nauk w Wiedniu, zaobserwował piorun kulisty ze swojego domu w Landstrasse, trzeciej dzielnicy Wiednia. Miało to miejsce 20 października 1868 roku podczas silnej burzy, która miała miejsce po południu. Elektryczna kula ognia była jednym z pierwszych wyładowań burzy. Stała może 2-3 sekundy przed prawą szybą okna, relacjonował Heidinger. Po swojej obserwacji przy Ungarkstrasse w trzeciej dzielnicy w kierunku południowo-zachodnim, Heidinger usłyszał też o innych przypadkach takiego samego zjawiska w Wiedniu. Cztery opisy brzmiały jak zwykłe pioruny, ale dwa inne opisywały prawdopodobnie piorun kulisty. Dokonał tego m.in. Józef Dobner, przyjaciel Heidingera. Schronił się on przed burzą w domu przyjaciela przy Magdalenstrasse w szóstej dzielnicy. Zobaczył nagle oślepiającą niebieską kulę za oknem na południowym wschodzie. Nie podano jednak więcej szczegółów. Inna obserwacja pochodziła od pani Wassmann z tylnego budynku przy Westbahnstrasse w siódmej dzielnicy, która emitowała promienie jak koło ognia trzy razy w ciągu około minuty trwania całkowitego zjawiska. Była ona nieruchoma, podobnie jak dwie pozostałe kule. Wydarzenie z Austrii z 1868 roku, gdzie potwierdzono wówczas spotkanie z wieloma obiektami, jest wyjątkowe. Zebrano informacje o tych obserwacjach w trzech różnych dzielnicach Wiednia, w trójkącie oddalonym o ponad 3 km.
dwa rzekome pioruny były podobne, jeden jednak się nieco różnił. Heidinger opisał te elektryczne meteory w raporcie dla swojej akademii. Pozostańmy jeszcze przy raportach o tych tajemniczych zjawiskach z XIX wieku. Ernesto Caballero Bellido, profesor fizyki i dyrektor elektrowni Pontevedra w Hiszpanii, to naukowiec, który przedstawił raport 2 stycznia 1890 roku, kiedy to o godzinie 9:15 czasu lokalnego w elektrowni pojawiła się kula ognia wielkości pomarańczy. Zauważono ją pomiędzy tablicą rozdzielczą a dynamem, po czym rozpadła się na podłodze z hałasem przypominającym wystrzał z armaty. Przez to tajemnicze zjawisko zasilanie zostało przerwane na kilka sekund, a miedziane kable na tablicy rozdzielczej stopiły się. Przenieśmy się do XX wieku. Abbot Lawrence Rowe, amerykański meteorolog, założyciel obserwatorium Blue Hill na południe od Bostonu i pionier sondowania za pomocą latawców, zobaczył i opisał piorun kulisty po tym, jak ten uderzył w wieżę Eiffla w Paryżu w 1903 roku. Jasna kula o średnicy metra spadła ze szczytu na trzecią platformę, około 100 metrów, w ciągu 2 sekund, gdzie po chwili zniknęła. Strażnik wieży znał inne podobne zdarzenia. Czas trwania zjawiska wynosił 2 sekundy i pokonał w tym czasie 100 metrów. Był szybszy niż swobodny spadek, który powinien trwać wtedy około 5 sekund. James Durward, brytyjski meteorolog wojskowy, dyrektor irackiej służby meteorologicznej w latach 1936-1940, spotkał się ze zjawiskiem pioruna kulistego podczas lotu do Iraku latem 1938 roku. Gdy samolot znajdował się w okolicy Tuluzy, w chmurach kula wleciała przez okno kokpitu samolotu. Spaliła jednej osobie brwi, trochę włosów pilota, pas bezpieczeństwa i teczkę pilota. Następnie kula minęła dyspozytora, wleciała do tylnej kabiny, gdzie Durward widział jej eksplozję. Meteorolog zgłosił również obserwację pioruna kulistego w pobliżu Loch Tummel w Perthshire w Szkocji latem 1934 roku, gdzie jego 12-letni syn otwierał żelazną bramę dla przejazdu samochodów podczas ulewnego deszczu i dość słabej burzy. Durward zobaczył kulę o średnicy około 30 cm, zbliżającą się od strony sosnowego lasu po lewej stronie. Uderzyła ona w żelazny słupek bramy i tymczasowo sparaliżowała ramię jego syna, który trzymał rękę na zatrzasku bramy. Dziecko nagle krzyknęło i nie mogło opuścić ramienia przez kilka godzin. Niemiecki fizyk Hans Doleżalek w 1951 roku pracował nad zjawiskiem elektryczności atmosferycznej dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zgłosił własną obserwację pioruna kulistego w Tubindze w Baden-Württembergi w Niemczech 8 czerwca 1951 roku około godziny 17 czasu lokalnego, kiedy to rozpętała się na miejscu burza. Kilka minut przed godziną 18 fizyk miał ujrzeć piorun kulisty, podobny do reflektora samochodowego w odległości około 30 metrów, który poruszał się ukośnie w dół z prędkością około 50 czy 100 metrów na sekundę, który zniknął za drzewami. Słyszany miał być wtedy gwałtowny huk, podobny do eksplozji lub wystrzału granatnika, po którym nastąpiło uniesienie się niebieskiej chmury dymu. Uderzenie około 10-metrowego obiektu z jasnymi promieniami rozchodzącymi się ku górze zostało zaobserwowane przez innego obserwatora na łące. Później znaleziono wypalony ślad o średnicy 50 cm. W czasie zdarzenia pobliska elektrownia w Hirschau zarejestrowała przerwę w dostawach energii o godzinie 7:54. Dr Alexander Michelson 7 czerwca 1967 roku przebywał w domku letniskowym położonym 17 km od Rygi, stolicy Łotwy. Na zewnątrz widoczne były odległe błyski piorunów, ale jeszcze nie padał deszcz. Naukowiec słuchał muzyki na swoim małym radyjku, które nie było podłączone do sieci, bo było zasilane bateriami. Około godziny 23:20 czasu lokalnego, leżąc na plecach, chciał wyłączyć radio lewą ręką, gdy biała kula z niebieskim odcieniem o średnicy około 20 cm wyszła z metalowego panelu przedniego radia i zatrzymała się nad jego ręką, około 8-10 cm od przełącznika. Kula nie była jasna, stała w jednym miejscu. Zamarłem ze zdziwienia. Ręka pozostała w tej samej pozycji. Minęły 3-4 sekundy, wtedy kula eksplodowała.
raczej zniknęła z trzaskiem, z takim krótkim, suchym, ostrym i bardzo głośnym dźwiękiem. Dźwięk ten obudził moją żonę i dwójkę dzieci, które spały w tym samym pokoju. Podnosząc się do pozycji siedzącej, zdałem sobie sprawę, że żyje, relacjonował dr Mikkelson. Jednak jego lewa ręka aż do łokcia była sparaliżowana i zdrętwiała. Po intensywnym pocieraniu ręki przez godzinę drętwienie ustało, ale trudno było nią poruszać. Na plecach świadka utworzyła się czarna plama o średnicy 3-4 cm. Zgłoszono również 10-12 czerwonych okręgów o średnicy 2 mm na skórze lewego ramienia od dłoni do łokcia. Jego prawa ręka raziła żonę prądem przy próbie dotknięcia. Drewniany domek o powierzchni 15 m2 miał ekranowane przewody elektryczne z 4 bezpiecznikami. Stwierdzono, że 2 bezpieczniki przepaliły się. Sieć i telewizor wyłączone i odłączone od prądu były zaś nienaruszone. Sąsiedzi powiedzieli rodzinie o bardzo głośnym grzmocie około godziny 23.30, którego sam świadek nie usłyszał. Plamy na ramieniu Mikkelsona nie bolały, ale plama na plecach dawała się we znaki jeszcze przez około godzinę. Następnego dnia już nie odczuwał bólu, a ślad na plecach zniknął po 3-4 dobach. Przykłady piorunów kulistych przedstawiano też m.in. w literaturze. Najbardziej znany przykład to oczywiście Frankenstein. Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, to pełny tytuł dzieła grozy, które napisała Mary Shelley w 1818 roku. Zapewne kojarzysz sam zarys historii, który stał się topowy i był wykorzystywany w wielu filmach, ale być może kwestie piorunów, w tym piorunów kulistych, mogły ci umknąć. Wiktor Frankenstein, szalony naukowiec, miał jeden cel – stworzyć nowe życie, rzucić wyzwanie samemu Bogu. W związku z tym wykorzystał swoją wiedzę z dziedziny alchemii, anatomii czy medycyny, żeby ożywić ludzkie zwłoki. Stworzył i ożywił tę istotę zszytą z fragmentów martwych ciał, obdarzoną dużą inteligencją. Do jej ożywienia wykorzystuje właśnie potężny ładunek elektryczny, który pochodzi właśnie z pioruna, m.in. pioruna kulistego. Tak jak wcześniej wspomniałem, przykłady tajemniczych kul zostały wielokrotnie opisane. Świadków nie brakowało, jednak nigdy nie zostały one poważnie przebadane narzędziami naukowymi. Obserwacje po prostu były niepełne, pomimo kilku poważnych relacji, które nawet pojawiły się w pismach naukowych. Wreszcie w 2014 roku naukowcy z Uniwersytetu Zhejiang, Hangzhou i Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju w Chinach poważnie przebadali pioruny kuliste. Zapewne zapytasz się, co dokładnie udało się ustalić? Otóż to, co mogłeś przed chwilą ode mnie usłyszeć i było relacjonowane nawet kilkaset lat temu. Podstawą publikacji chińskich uczonych były badania nad piorunami, które prowadzili fizycy Uniwersytetu Lanzhou w prowincji Qinghai. Udało im się dostrzec, że po uderzeniu jednego z piorunów w ziemię po chwili wznosi się spora, świetlna kula o średnicy nawet około 5 metrów, która przeleciała 15 metrów i po niecałych 15 sekundach kompletnie zniknęła. Analiza widma tej obserwacji wykazała, że ów piorun miał skład bardzo podobny do gruntu, z którego się wyłonił. Zawierał więc on krzem, żelazo oraz wapń. W związku z tym potwierdziła się teoria, że zjawisko pioruna kulistego jest swego rodzaju kulą rozgrzanego gazu, która powstaje, gdy tradycyjne wyładowanie atmosferyczne uderza w ziemię. W tym wypadku fala uderzeniowa ma wypychać znajdujące się w glebie nanocząsteczki tlenku krzemu w powietrze, natomiast zawarty w ziemi węgiel zabiera wtedy tlen. W ten właśnie sposób powstaje chmura czystego krzemu, który w atmosferze ulega gwałtownemu spaleniu i to, zdaniem niektórych naukowców, może dawać charakterystyczny efekt świetlny. W jednej z prac opublikowanych w magazynie Nature wskazano, że na dolnym krańcu zwyczajnej błyskawicy docierającej do Ziemi mogą powstawać wiązki elektronów, które wzbudzają intensywne promieniowanie mikrofalowe, a to jonizuje powietrze, zaś ciśnienie powstałe na skutek tego promieniowania uwalnia plazmę, która może przybrać formę właśnie kulistą, taką jak piorun. Chińscy badacze posiadali 5000 relacji z obserwacji pioruna kulistego. Na ich podstawie wywnioskowano, że takie zjawisko może się utrzymywać maksymalnie do 5 sekund. Zazwyczaj posiada średnicę do 50 cm i porusza się z prędkością około 2-3 metrów na sekundę. Wydziela przy tym na przykład zapach ozonu, tlenku azotu, a czasem siarki. Badacze potwierdzili, że piorunom kulistym towarzyszy dźwięk przypominający syk, dudnienie lub stukanie, czy też szum. Jednak nie jest on emitowany przez sam piorun kulisty, lecz jest skutkiem oddziaływania promieniowania mikrofalowego na tkankę skórną,
która wysyła charakterystyczny dźwięk do naszego ucha. Osoby, które zostaną porażone przez piorun kulisty, doznają takich samych obrażeń jak podczas porażenia zwykłą błyskawicą. Są to przede wszystkim szkody w układzie krwionośnym oraz nerwowym. Często wtedy dochodzi m.in. do zawałów serca, pojawia się drętwienie kończyn czy uczucie wewnętrznego gorąca związane m.in. z poparzeniami. Odnotowano też przypadki eksplodowania kuli czy uszkodzeń urządzeń elektronicznych i elektrycznych, co jest związane z pojawiającym się promieniowaniem mikrofalowym. Pioruny mogą iskrzyć, ponieważ jest to skutek wyrzutu naładowanych cząstek wzdłuż pola elektrycznego. Latem 2013 roku naukowcy z Akademii Sił Powietrznych w Colorado w Stanach Zjednoczonych stworzyli świecące kule plazmy z roztworu soli pobudzanego łukiem elektrycznym. Dzięki temu można było stworzyć obiekt zbliżony do pioruna kulistego. Efekt ten udało się utrzymać przez około pół sekundy. Prowadzono również próby wywołania tego efektu w laboratorium, które mogłoby pozwolić na zweryfikowanie hipotezy dotyczącej funkcjonowania piorunów kulistych. I można powiedzieć, że naukowcy osiągnęli pewien sukces. Odparowując substancje lub jonizując powietrze za pomocą mikrofal, zasilali zjonizowany obszar mikrofalami. Podanie potężnego napięcia do wody doprowadziło w ten sposób do gwałtownego odparowania i pojawienia się właśnie plazmy przypominającej piorun kulisty. Trwające dłużej zjawisko przypominające ten efekt powstaje jedynie w przypadku doprowadzenia do wyładowania elektrycznego w stosunkowo niewielkiej, odpowiednio przygotowanej jednostce, gdzie znajdowała się woda, ale nie mogło być jej za dużo. Dlatego naukowcy twierdzą, że tylko przy odpowiednich warunkach powstają pioruny kuliste i przez to są zdecydowanie rzadziej występującym zjawiskiem niż tradycyjne wyładowania. Oczywiście nie brakuje też teorii naukowców, którzy zaprzeczają w ogóle istnieniu okrągłych czy inteligentnych piorunów. Jako jedno z ciekawszych wyjaśnień nieistnienia piorunów kulistych jest tłumaczenie, że do takich obserwacji dochodzi w wypadku epilepsji, która może dawać omamy wzrokowe. Takie wnioski zaprezentowali Gerald Koraj z Karolinska Instytut w Sztokholmie oraz Vernon Koraj z Uppsala Uniwersytet w Szwecji. Jaka jest ostateczna natura tego wyjątkowo rzadkiego zjawiska? Czy to jest jedynie wyładowanie atmosferyczne, czy zagubiona dusza, albo jakaś inteligentna postać? Tego nawet nie analizowałem. Starałem Ci się przedstawić dowody naukowe, których jednak wciąż jest dość mało. Na więcej odpowiedzi będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ale dobra informacja jest taka, że jesteśmy coraz bliżej odkrycia tych tajemnic. Następnym razem, kiedy zastanie Cię burza, przyjrzyj się uważnie. Być może z potężnego błysku oddzieli się inteligentna kula. Kto wie, może piorun pojawi się bardzo blisko Ciebie, a nawet wpadnie do Twojego pokoju. W czasie tych obserwacji możesz też sprawdzić nowe odcinki Krzyk Horror Podcast, które tworzę specjalnie dla Ciebie. Być może nie zawsze będą to dosłownie elektryzujące opowieści, jak temat dzisiejszego programu, ale być może znajdziesz coś, co przyciągnie Twoją uwagę, a być może wzbudzi ciekawość świata lub strach. Proszę, zaobserwuj Krzyk Horror Podcast w swojej ulubionej platformie podcastowej. Ja najczęściej podcastów słucham w Spotify. Możesz tam zaobserwować ten program, wystawić 5 gwiazdek, a nawet skomentować odcinek. Dzięki temu historie te będą mogły dotrzeć do kolejnych osób. Krzyk Horror Podcast znajdziesz również w serwisie YouTube czy na Instagramie. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia.